Jest rok, wiadomo, rok 78, 79, 79, 80, 81, 82, tak zwane zimy stulecia. Temperatura wtedy ponad 30 stopni, czasami tak oczywiście minus, czasami poniżej, drogi nieprzejezdne. Jest rok bodajże, to znaczy 82 styczeń, luty. Do, wiadomo, telefonu nie ma, nie pamiętam już w tej chwili. Dotarła informacja do ówczesnego naczelnika gminy, że na Odludziu między Ławeczkiem Nowym a Łaguszowem mieszka staruszka 80-letnia, która potrzebuje pomocy. Pomocy. I tam było zgłoszenie, że być może zamarzną, bo wiadomo, temperatura 30 stopni. Cóż, nie ma czym dojechać. W tym okresie no, działały wojskowe służby operacyjne. Wiadomo, cały rząd, cały kraj podlegał rozkazom wojska. Ja wtedy jako komendant jakoś nie miałem swojego, bo w tym okresie kursowały tylko dwa pojazdy. Mój pojazd służbowy UAZ, tak zwany łazik, i grupy operacyjnej. Poprosiłem szefa grupy operacyjnej, żeby użyczył. Pojechaliśmy wtedy, ja, szef grupy operacyjnej, naczelnik ówczesny gminy, i wzięliśmy po drodze, bo potrzebny był na wszelki wypadek lekarz. Lekarz z Pająkowa. Nie pamiętam, nazwisko nie istotne. Pochodził gdzieś z okolic pogranicza, nie pamiętam. Notabene jeszcze mu w tym czasie wydawałem jako komendant przepustki, żeby mógł w strefie nadgranicznej się poruszać. Jak dojechać? No drogi nie przejezdne, ale wiadomo, bus terenowy, jak to się mówi, na sagę przez pola dojechaliśmy do tej staruszki, do babci. Wchodzimy, cieplutko w mieszkaniu. Patrzę, ja wszyscy zdziwieni. Prowizoryczna grzałka, normalnie spirala. Przy niej 6 czy 7 kur. Babcia siedzi sobie, no nie powiem, miała tam chleb. Widocznie ktoś ją tam zaopatrywał. No i mówimy tej babci, tłumaczymy, że to, żeby ją przewieźć. Wiedzieliśmy, że ma rodzinę w okolicach Góry Puławskiej. Babcia za wszelką cenę, nie, ona się stąd nie ruszy i nie ruszy. No co zrobić? No, na siłę staruszkę do samochodu wsadzać. No cóż, ale już nie pamiętam, czy, ale prawdopodobnie kierowca tego naszego pojazdu, też bystry chłopak, czy ewentualnie szef tej wojskowej grupy operacyjnej, wpadli na pomoc. Patrzą, stoi gdzieś w rogu, leżał worek jutowy. Patrzę, a ten rzeczywiście kierowca wziął ten worek, do tego worka wszystkie te kury pakował, zaniósł do samochodu i przychodzi, mówi, jedzie babcia z nami, a co z moimi kurami? Z kurami babcia pojedzie. Bez żadnego przymusu, bez niczego, babcia siadła do samochodu, odwieźliśmy ją tam do rodziny. Przekazaliśmy rodzinie, no niekonieczna była pomoc lekarska. No, na samym początku lekarz ją po prostu nawet wizualnie zbadał. Mówi, babcia zdrowa, dobrze.
Co się okazuje? Za dwa dni czy za trzy dni znów zgłoszenie, babcia przyszła. Po śniegu, w mrozie przyszła. Jak się dalsze losy jej potoczyły, w każdym bądź razie była przewożona, ale to już nie przez nas, do rodziny, ale zawsze tam wracała. Zawsze wracała. Co z tego wynika? Przestali się nie przesadzać.